wody przez grupę radnych. Prosiłbym w imieniu wnioskodawców, bowiem pan przewodniczący Sadecki z Legerów, tak? Szanowni, tak. Szanowni Państwo, projekt dotyczy ocieplenia ścian zewnętrznych przedszkola nr 33 ulica Rząska 1, czyli na Starych Piaskach. O co tutaj chodzi? Proszę Państwa, myśmy w czasie objazdu poprzedniego roku przyznali na opracowanie projektu. Wycena CO była znacznie wyższa, potem pani dyrektor znalazła taką możliwość, aby było wykonanie jedynie za 5 tysięcy złotych. To rzeczywiście jest naprawdę taką grzecznościową jakby realizacją. I okazało się, że CO nie może przyjąć do realizacji projektu bez zagwarantowania właśnie w tej wieloletniej prognozie, wieloletniej prognozie finansowej, wieloletnim planie inwestycyjnym, jakby kwoty deklarowanej na wykonanie remontu przedszkola. Oszacowali ten remont, znaczy remont tylko ocieplenia, oszacowano ten remont na 120 tysięcy i po rozmowach z panią dyrektor, która konsultowała się zarówno z CEO, jak i z, nazwijmy to, ze znajomymi wykonawcami, doszło do wniosku, że najlepiej rozbić to na trzy równe kwoty po 40 tysięcy złotych, ponieważ do ocieplenia są trzy ściany takie najbardziej narażone na przemarzanie czy wychłodzenie przedszkola od tej strony, gdzie wieją wiatry. W związku z tym no, tak też się stało i to jest właśnie tematem tego, treścią tej uchwały projektu. Dlaczego jeszcze chciałem powiedzieć, że po prostu pani dyrektor dopiero w ostatnich dniach, dosłownie w piątek, przekazała jakby tą swoją informację o tej szacunkowym kwocie rozbitym na 3 lata. Dlatego no, wcześniej nie można było tego na Komisji Edukacji jeszcze przygotować. Stąd dopiero projekt ruchy rady. Ja chciałbym z tej strony powiedzieć, że wydaje się, że jest to propozycja dyrekcji racjonalna, skonsultowana z zespołem samorządu oświaty. Poza tym z naszego punktu widzenia uchwalanie i dokonywanie przesunięć naszych środków w kierunku zadań inwestycyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o te zadania oświatowe, na tym zadaniu powierzone prace remontowe, jest korzystne, biorąc pod uwagę te ustalenia z ostatniego konwentu przewodniczących dzielnic, podczas którego też tutaj pewna umowa jakby z miastem między dzielnicami a skarbnikiem i powiedzmy prezydentem została zawarta. No, nasza dzielnica właśnie jest w czołówce tych dzielnic, które mają, ale panowie, nie bardzo proszę, bardzo ważne, jest w czołówce tych dzielnic, które mają zachowane te proporcje takie, jakie były założone i stosunkowo dużo mamy zadań założone takie, które były określone na tym spotkaniu jeszcze w zeszłym roku i stosunkowo dużo mamy zadań o charakterze inwestycyjnym, natomiast jeszcze dalsze przesunięcia, zwłaszcza w zakresie tutaj tych zadań oświatowych, no w świetle tego porozumienia no, być może umożliwią nam przesunięcie przynajmniej części zadań, części środków na to zadanie powierzone prace remontowe dróg chodników. Póki co tam środków nie mamy, a jest cała lista rankingowa zadań. W związku z tym no, myślę, że warto też o tym aspekcie tutaj powiedzieć i z tego punktu widzenia to też jest korzystne, że te środki na zadaniu oświatowym przesuwamy w kierunku zadań inwestycyjnych. Dzięki temu więcej pieniędzy, miejmy nadzieję, będziemy mogli, a przynajmniej tak to zostało ustalone, będziemy mogli przesunąć na zadanie powierzone prace remontowe dróg chodników lokalnych wraz z oświetleniem. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie chciałby zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę, nie słyszę i poprawki też nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem. Proszę przypomnieć nam, Pan zabrał, Panie Przewodniczący, projekt numer 4013. Dziękuję.
Pan powinien być u mnie, bo pan mi dał i potem pan zabiera, no to... Proszę, można sobie skończyć. No nie, ale oryginał. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały druku nr 4013 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniej programu inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Ministrów Miasta Podróży Lubaskie do realizacji na 2013-2016. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta. I przechodzimy do